biegnie w górę w stronę taśmy, skręca w prawo, biegnie do następnego zakrętu, tam skręca w prawo, tam jest taśma i dobiega tutaj, jest też taśma i wraca. I jedno robi okrążenie, tu jest linia startu, a jest tu linia mety. Grupa młodsza do 12 lat. Kto to będzie? Do biegu. Gotowi. Uruchamiamy fotokomórkę. Tu. Brawo! No, która pierwsza? Która pierwsza? Numerki. Jeszcze jedną mamy! Dawaj, dawaj! Nikt cię nie goni, ale biegnij! Na początek zostaną wręczone nagrody dla uczestników biegu niepodległości. I bardzo proszę pana Bogdana Barczyńskiego o zabranie głosu. Witam Państwa na początku naszego krótkiego punktu tych obchodów Dnia Niepodległości i mam przyjemność prowadzić wręczenie nagród dla uczestników Biegu Niepodległości ulicami urzędowymi. Proszę Państwa, tak się zdarzyło, że Stowarzyszenie Przyszłość Urzędowa miało przyjemność podjęcia i kultywowania tradycji biegów w Dniu Niepodległości i mając taką możliwość skorzystaliśmy z tego, by w tym roku poprowadzić ten bieg i mamy zamiar kultywować tą tradycję w latach następnych. Stowarzyszenie Przyszłość Urzędowa powstało w wyniku potrzeby włączenia mieszkańców urzędowa, znaczy gminy urzędów do szerokiej dyskusji na temat losów gminy w przyszłości.
I takie działania podjęliśmy w sytuacji, kiedy uważaliśmy, że istnieje potrzeba włączenia mieszkańców, kiedy istniała możliwość instalowania siłowni wiatrowych. Wtedy udało się do spotkań takich doprowadzić i głos nasz został włączony. Dzisiaj mamy przyjemność przeprowadzenia dekoracji biegu, który odbył się w godzinach porannych. Chwała młodym, że zechcieli przed 8 rano zgłosić się pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, by włożyć wysiłek swój fizyczny w to przedsięwzięcie. Proszę zatem prezesa stowarzyszenia o przygotowanie się i kolegów ze stowarzyszenia do wręczenia nagród. Zapraszam na scenę. Natomiast młodzież kolejno proszę o podchodzenie tutaj do nas celem odebrania nagród. Bieg odbył się w dwóch grupach wiekowych, młodzież do lat 12 i grupa starsza powyżej lat 12. W pierwszej grupie brały udział dziewczynki i chłopcy i tak. Pierwsze miejsce w grupie dziewcząt zajęła Zuzanna Tomaszewska. Drugie miejsce, ale proszę mi siadać, ja bym prosił, byśmy stanęli sobie tutaj po mojej prawej stronie, byśmy potem nasz fotograf mógł uwiecznić wszystkich laureatów tego biegu. Drugie miejsce, Dwornikiewicz Jakub. Oczywiście w grupie chłopców do lat 12. Pierwsze miejsce, też Jakub, ale Paszkowski. Proszę bardzo. W grupie starszej, powyżej lat 12, wystąpiły dziewczęta, a wśród nich Straniec Angelika, miejsce trzecie. Bork Joanna, miejsce drugie. Joasiu gdzieś się nam zapodziała. Dobiegła do mety. W takim razie proszę Pietrzak Joannę o odbiór nagrody. Za zajęcie oczywiście pierwszego miejsca w grupie dziewcząt starszych. W grupie młodzieńców wystąpił Markiewicz Artur. Proszę o wystąpienie. Ponadto mamy przyjemność wręczyć nagrodę za uczestnictwo, a w szczególności Weronika Rzepecka. I Magdalena Zepecka. I my pozwolimy naszym paparazzi spełnić funkcję. Chciałem tylko nadmienić, że działania związane z biegiem rozpoczęły się w piątek w południe. W związku z tym może tak skromna oprawa, ale jeżeli władze nam pozwolą kontynuować to dzieło w roku następnym, postaramy się stanąć przynajmniej jeden stopień wyżej. Dziękuję Państwu za uwagę. Paparazzi proszę o dokumenty.